Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej serii vlogów, której głównym zadaniem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Jeśli masz ochotę na taki mięsisty, poważny vlog, zapraszam Ciebie do obejrzenia naszej serii Komentator oraz Analogowym Okiem, gdzie staram się przybliżyć i skomentować najważniejsze wydarzenia z naszego życia publicznego lub czasem niepublicznego, ale takich, które powinny być publiczne, oraz vlogi na tematy społeczne, ekonomiczne, prawne. Tutaj w opisie masz linki do tych playlist. Vlogi tematyczne to jest analogowy vlog, a seria komentatorska to komentator. Dzisiaj natomiast jest niedziela, więc czas by jak co tydzień o tej porze przedstawić i omówić jedną ze spiskowych teorii. Dzisiaj będzie wyjątkowo mocna spiskowa teoria dotycząca tak zwanego zakonu Syjonu, rzekomego tajnego stowarzyszenia założonego w XI wieku w Europie, konkretnie w 1099 roku. I to stowarzyszenie rzekomo ma wiele, wiele zadań, ale ich głównym jest zachowanie i ochrona oryginalnych przykazań Jezusa Chrystusa oraz rzekoma ochrona linii potomków Jezusa Chrystusa według tej spiskowej teorii, bowiem Maria Magdalena była dla Jezusa kimś zdecydowanie więcej niż tylko prostytutką, która z jakiegoś tam powodu mogła się, nazwijmy to dzisiejszymi słowami, kręcić koło apostołów. Była jego żoną, z którą w dodatku Jezus rzekomo miał dziecko, a sama Maria Magdalena była w stanie uciec z tych rejonów, nazwijmy to biblijnych, niefajnych, uciec do Francji, tam dziecko urodzić, to dziecko przeżyło, doszło do dorosłości, miało własne dzieci i stąd podobno wyszła tak zwana linia potomków Jezusa. Przerażająca historia, zwłaszcza dla Kościoła katolickiego, mniej dla chrześcijan, bardziej dla Kościoła katolickiego, stąd też podobno zakon Syjonu jest niesamowicie zwalczany przez hierarchiczny Kościół katolicki, gdyż może, jakby to ładnie powiedzieć, no, zagrozić w ogóle istnieniu hierarchicznego Kościoła katolickiego. No łatwo powiedzieć, że gdyby Chrystus miał swoich potomków, no to raczej oni powinni rządzić Kościołem, a nie elekcyjni papieże, czyli nie Kościół sam z siebie wybiera swojego przywódcę, tylko no, ludzie z tej linii Chrystusa. No, a z drugiej strony podobno zakon Syjonu chce dążyć do obalenia Kościoła katolickiego oraz wprowadzenia w Europie tak jednego państwa, dziś zwanego Stanami Zjednoczonymi Europy. Brzmi bardzo mrocznie. No jest w rzeczywistości mrocznie, dlatego przypomnę, iż spiskowe teorie na kanale wideoprezentacji omawiamy tak, jak one są przedstawiane w internecie, a w tym wypadku również w literaturze, ponieważ dość mocno opieram się m.in. na książce Ludzie Cienia, historia tajnych stowarzyszeń Johna Lorenza Reylansa i tyle. I to wcale nie znaczy, że jak ja coś omawiam, to wcale nie znaczy, że w to wierzę. Jedyne co to poddaje, to analizie intelektualnej, a pamiętajcie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Jednocześnie pragnę podkreślić, że zakon Syjonu poza nazwą i pewnymi no, niby celami, jakie się przypisuje, nie ma nic wspólnego z tak zwanym protokołem mędrców Syjonu, zwanymi też syjonistami. To jest zupełnie inna spiskowa teoria, no właśnie poza tym, że część rzekomych celów mają takich samych. Protokół mędrców Syjonu oraz tak zwany syjonizm to jest kwestia na zupełnie innego plociucha o spiskowych teoriach. Tamten jest dużo bardziej mroczniejszy, jeszcze bardziej mroczniejszy i tam się tyczy również rozgrywek służb wywiadowczych i tajnych służb w okresie zimnej wojny, więc tam są naprawdę mroczne klimaty. Ja oczywiście przygotowuję się do tamtego materiału. Troszeczkę mi zajmie jego opanowanie. Jeszcze sądzę, że po wakacjach najwcześniej, ponieważ jak powiedziałem, tam jest strasznie dużo materiału. Jeżeli chcecie dać mi motywację, żebym to przyspieszył, łapki w górę poproszę. No liczę, że tak z 10 tysięcy wpadnie, bo tamten temat jest naprawdę fantastyczny. Jeżeli będzie 10 tysięcy, zrobię tam ten materiał przed wakacjami. Słuchajcie, teraz warto powiedzieć, no, zmierzyć się z prawdą na samym początku. Ten
zakon Sionu doszedł do tak zwanego, powiedziałbym, mainstreamowego poznania za sprawą książki Dona Browna i późniejszym filmiem Kod Leonarda da Vinci, który oczywiście, no jakby to ładnie powiedzieć, no jest książką taką, no zwykłą taką literacką książką i warto sobie o tym powiedzieć, żeby czasem ktoś nie próbował używać tego za źródło i zresztą i warto się zmierzyć z tym, że przeciwnicy tej spiskowej teorii podają, że ta stała spiskowa teoria została wymyślona właśnie przez Dona Browna po to, żeby reklamować jego czytadło, które swego czasu było niezwykle popularne. Po pierwsze, to nie czytadło, tylko ta książka była całkiem fajna i film na jej podstawie też był całkiem fajny, a po drugie, sam Don Brown był uprzejmy, czy Dan Brown, chyba Don, w każdym razie Brown był uprzejmy opierać się na źródłach, między innymi na książce The Templar Revelation, które zostało napisane przez Liana Picknetta i Clive'a Price'a i tam, no dużo wcześniejsza książka, jej autorzy podkreślali, że boski rodowód jest rzeczywistością, a największe tajne organizacje są za utworzeniem Stanów Zjednoczonych Europy. Zostawiam to tak jak, po prostu zostawiam to tak jak brzmi cytat, podkreślając jednocześnie, że to raczej współczesne tajne organizacje, no bo ciężko by powiedzieć, żeby w XI wieku ktoś mógł używać stwierdzenia Stany Zjednoczone Europy, bo przecież wtedy jeszcze nie było Stanów Zjednoczonych Ameryki. To dzisiaj można używać takiego odniesienia, niemniej jednak chęć zjednoczenia całej Europy pod jednym wspólnym panowaniem, oto już jest idea, która wydaje się zupełnie realna, czym bowiem było na przykład średniowieczna Europa, tak zwana Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego, czym był właśnie Kościół katolicki i to, że papież de facto się mieszał w sprawy poszczególnych władców, że mógł ich wyrzucić, mógł sprawić, że wszystkie inne narody się rzuciły do gardeł, czy właśnie to nie była taka średniowieczna Unia Europejska, czy ten projekt, który znamy w tej chwili, to już w średniowieczu nie zaczął kiełkować, tylko dzisiaj u podstaw Unii Europejskiej leżą takie wartości, nazwijmy to socjalistyczne chyba, trzeba to ładnie tak nazwać, plus prawa człowieka, plus gospodarka, plus wolny rynek, a jeszcze wcześniej taki strach przed Układem Warszawskim, czy jego odpowiednikiem w sensie takim gospodarczym, tak? No bo była sobie Związek Radziecki z przyległościami i z drugiej strony był ten świat zachodu, który w odpowiedzi na pakt militarny, czyli Układ Warszawski założył sobie NATO, natomiast w odpowiedzi na to, że kraje komunistyczne bardzo mocno współpracowały ze sobą, założona została Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Węgla i stali dlaczego? No bo węgiel i stal były potrzebne do produkcji czołgów, które wtedy się wydawały główną bronią i czy to właśnie, ale to jest temat na zupełnie innego blociuszka, słuchajcie, lecimy dalej. Tutaj o bardzo ważne, żeby powiedzieć, tutaj będzie cytat z pana Lonel van Torpe, który powiedział coś takiego, że jest jednym ze znawców tematu i stwierdził, że zakon Sionu może być jednym z najstarszych, najpotężniejszych i najbardziej niezwykłych tajnych stowarzyszeń na świecie. Może to być także ostatni szczątkowy ślad wewnętrznej grupy templariuszy lub całkowicie niewinne, szanowane i przyjazne społeczeństwo. Możliwe jest również, że zakon może nie istnieć w ogóle, także, czyli wszystko jest możliwe. Ja tutaj jeszcze powiem tylko tyle, że mam przed sobą około 6 stron, a 4 notatek na monitorze, więc co jakiś czas będę się odwracał, bo tu będzie dużo dat, nazwisk, bardzo często francuskich, w związku z tym z góry przepraszam, że będę te nazwiska przekręcał. No tak to już, takie to już jest życie dyslektyka, ale chyba lepiej, żebym przekręcił nazwisko, niż w ogóle nie poruszył tematu lub żebym czytał coś z monitora, niż źle zacytował, prawda? Najpierw powiedzmy sobie jeszcze takie główne założenia tego rzekomego zakonu Sionu, a później będzie bardzo sporo o historii.
Główne założenia zakonu Syjonu są takie, no, rzekomo powstał w 1099 roku, czyli w XI wieku. Główne cele to zachowanie i ochrona oryginalnych przykazań chrześcijaństwa. To jest bardzo wyraźna sugestia, że hierarchiczny kościół katolicki wypacza chrześcijaństwo. I tutaj należy się odnieść między innymi do faktów historycznych, między innymi takich, że jak się kościół rzymskokatolicki, tutaj bardzo ważne będzie dla kolejnych rozważań, żeby to się, że rzymsko, że początki kościoła katolickiego wiążą się z kulturą Rzymu, między innymi z kulturą patriarchalną, pater familias, takie klimaty, no i że jak to się wiązało, to no, byli po prostu hierarchowie kościelni, którzy decydowali, ta Ewangelia jest okej, ta Ewangelia nie jest okej. Kościół ma wyglądać tak, a nie tak. Jak było coś niewygodne, to uznawali daną Ewangelię za heretycką. Między innymi w ten sposób uznano za heretycką Ewangelię Marii Magdaleny, w której to ona była przedstawiana po prostu jako żona Jezusa, która była z nim bardzo, bardzo blisko spokrewniona. To są fakty historyczne. Podobno też jedną z tych takich, jakby to ładnie powiedzieć, z celów istnienia zakonu Syjonu jest pełnienie funkcji strażnika linii krwi Jezusa Chrystusa i świętej Marii Magdaleny. I z tym się wiąże dynastia Merowingów, o której będę za chwilę mówił, oraz utworzenie państwa Europa, zwanego Stanami Zjednoczonymi Europy. To już cały czas mówiłem, jaka to jest etymologia tego słowa, i tak dalej, że to nie należy twierdzić, że to jest lipa, ponieważ wtedy jeszcze nie było Stanów Zjednoczonych, więc o czym oni pierdzielą? Oraz podobno oni posiadają dowody, które mogłyby zniszczyć Kościół katolicki, tak. I rzekomo są to trzy różne dowody. I pierwszy, że Maria Magdalena była żoną Jezusa. Drugi, że Jezus i Maria Magdalena mieli dzieci, które przeżyły. A trzeci, że rzekomo ciało Jezusa Chrystusa zostało zachowane i istnieje. Co mogłoby oznaczyć, że Jezus Chrystus wcale nie zmartwychwstał, a to już by było bardzo poważne w tym momencie. Całe chrześcijaństwo szlak trafia. Lub, że nie został wzięty do nieba, co też w zasadzie rozwala całe chrześcijaństwo, chociaż tutaj można by już coś próbować, że po prostu jego duch został wzięty. Niemniej jednak to już jest totalne bluźnierstwo. Gdyby coś takiego istniało, to rzeczywiście rozwala całe chrześcijaństwo. I podobno członkami tego zakonu Syjonu było wielu bardzo, bardzo znanych ludzi z naszej historii, między innymi Isaac Newton i Leonardo da Vinci, chociaż istnieje inna wersja tej samej spiskowej teorii, wedle której zarówno Isaac Newton, jak i Leonardo da Vinci i wiele innych postaci historycznych byli po prostu potomkami Chrystusa w prostej wersji. Jest to bardzo ciekawe, nieprawdaż? Ja od razu powiem tyle, że z tych wszystkich rzekomych dowodów, które mogłyby rozwalić chrześcijaństwo, odniosę się tylko i wyłącznie do pierwszego, bo tak, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, to są zbyt poważne sprawy, żebym ja sobie dywagował, no nie oszukujmy się, jestem tylko człowiekiem, który może i mądrze gada, ale gada sobie z fotela, czy też z kanapy i nie będę wypowiadał tez, które mogłyby być groźne dla moim zdaniem bardzo dobrej religii, religii, która w tej chwili robi wiele dobrego, religii podkreślam, a nie kościoła katolickiego. Wiele razy to podkreślam, że ja osobiście wierzę w Boga, a nie w kościół katolicki. Tak, jestem chrześcijaninem, tak, jestem katolikiem, co wcale nie przeszkadza mi powiedzieć prawdy, jeżeli jakiś ksiądz zachowuje się bardzo źle lub jakiś dostojnik kościelny zachowuje się jeszcze gorzej. Co możecie wyraźnie sprawdzić, przeszukując serię moich vlogów, chociażby komentator, gdzie bardzo wyraźnie podkreślałem, jak strasznie mi się nie podoba to, że jakiś ksiądz próbował się wybijać na pedofilii, a Kościół katolicki hierarchiczny nic z tym nie zrobił. Wyraźnie też wypowiadałem się, że ewidentnie sprawa pedofilii w kościele jest przez obecnego papieża zamiatana przez pozdywan. Między innymi zatuszowano to, że moim zdaniem zamordowano
Polaka, nuncjusza apostolskiego, który wygląda na to, że był pedofilem i wyglądało na to, że przed sądem kościelnym będzie sypał, więc moim zdaniem go zamordowano, tylko upozorowano samobójstwo, a sprawa pod dywan, nikt tego nie bada. To, czy Maria Magdalena i Jezus mieli swoje dzieci i przeżyły, to nie jest moim zdaniem też jakoś tak specjalnie istotne, bo chociaż też tego pozwolicie, że sobie nie będę omawiał, bo tutaj byłoby totalne zniszczenie całego tego, no dużo ludzi mogłoby to namieszać w głowie. Moim zdaniem nie powinno, ale mogłoby, więc to zostawię. Odniosę się do tego, że rzekomo Maria Magdalena była żoną Jezusa, bo moim zdaniem to w żaden sposób nie uderza w filar wiary w ogóle, natomiast tak rzeczywiście uderza w taki skostniały, patriarchalny system kościoła katolickiego. W to, że w kościele katolickim rządzą po prostu tylko i wyłącznie mężczyźni, a kobiety są spychane do roli takich co najwyżej pomocniczych, jak to ładnie powiedzmy. Kobieta w kościele katolickim może być co najwyżej świecką pomocnicą i to raczej nie za wysoko, lub może być po prostu zakonnicą, gdzie no, zakony mają taką rolę, powiedzmy to, niedużą. Jakoś też nie widziałem, żeby jakiś żeński zakon, za przeproszeniem, dorwał się w kościele do władzy. Rola kobiet w kościele jest bardzo, bardzo niska. Skąd to się wzięło? No to są znowu uwarunkowania historyczne, o których mówiłem. Kościół katolicki, rzymskokatolicki, on powstawał na kulturze Rzymu. Natomiast Rzym, mówi się, że Rzym to była taka wielka kultura, takie wielkie oświecenie, takie wielkie wspaniałe wartości, a my, Europejczycy, w tamtym okresie, czyli jeszcze takie bardziej plemiona te sprawy, no że my byliśmy dzikusami, barbarzyńcami i tak dalej. Gówno prawda. My, od strony takiej społecznej, od strony równouprawnienia, byliśmy dużo, dużo wyżej niż Rzym. Zupełnie szczerze. W Rzymie kobieta nie miała żadnych praw. W ogóle w Rzymie prawa tak naprawdę miał jedynie pater familias, czyli głowa rodu, no, ojciec rodziny, ten, który... I on de facto posiadał żonę i de facto posiadał dzieci do tego stopnia, że ojciec rodziny mógł sprzedać swoje dzieci w niewolę, rozumiecie? Macie dzieciaka, to bach, bierzesz za niego pieniądze i od dzisiaj jesteś niewolnikiem. Taką miał władzę. Później dopiero zostało wprowadzone prawo, że w momencie, w którym zdaje się trzy razy jakiś dzieciak został sprzedany w niewolę, no bo taki niewolnik mógł później przestać być niewolnikiem, na przykład jak sam się wykupił, bo niewolnik również mógł posiadać pieniądze i mógł się wykupić. To prawo cywilne w starożytnym Rzymie było dość skomplikowane. Chcecie, to wam je kiedyś tam przedstawię, coś tam jeszcze pamiętam ze studiów. W każdym razie, no, jak go trzy razy sprzedał, to za trzecim razem już wychodził spod władzy rodzicielskiej tego pater familiasa, który de facto był panem życia i śmierci. A jaka była rola kobiety w starożytnym Rzymie? Była żoną męża. I de facto nie miała żadnych praw. Oczywiście były w Rzymie kobiety, które faktycznie miały władzę, ale formalnie jej nie miały. To wszystko było na zasadzie takiej, że ona była czyjąś córką, czyjąś żoną, czyjąś kochanką, albo nawet prostytutką i rządziła poprzez męża. W ten sposób lub miała władzę nad domownikami, dlatego że mąż jej pozwalał, ale to było niesamowicie patriarchalne społeczeństwo i ten patriarchalizm przeszedł do władzy katolickiej. Mówiąc krótko, no po prostu ta kościół, ta organizacja, która się tworzyła, chciała w 100% władzy dla mężczyzn. I teraz wyobraźcie sobie, jak to się ma, że tworząca jest organizacja, w której to faceci mają mieć 100% władzy i to nie jest to, że ja jestem feministką, wszyscy, którzy oglądają moje vlogi, wiedzą, jakie mam podejście do równouprawnienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Feministką nie jestem w 100%, niemniej jednak to jest prawda. Kościół katolicki od samych początków zakładał patriarchalizm. Facet, facet, facet i jeszcze raz facet. I teraz dołóżmy do tego Ewangelię, która mówi, że drugą, najważniejszą osobą w tej całej organizacji, którą tworzył Jezus Chrystus, była kobieta. Wszystko się wali, prawda? Wszystko zaczyna być taki problem, no bo wygląda na to, że no Jezus, Bóg, jednocześnie Syn Boga, no to mamy Jego jako absolut, a druga po Bogu, nie, pierwsza po Bogu, kobieta, czyli według takich założeń, to raczej można by tworzyć organizację, która byłaby organizacją właśnie zmatriarchizowaną, opartą na władzy kobiet. To im się totalnie w głowie nie mieściło.
I teraz tak, czy Maria Magdalena mogła być żoną Jezusa Chrystusa? Tak mogło. To moim zdaniem logicznie wynika nawet z tych Ewangelii, które są uznane przez Kościół. Bo oczywiście istnieją Ewangelie uznane za heretyckie, w których Maria Magdalena wprost jest powiedziana jako żona itd., 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 ale te odrzućmy dla tych rozważań, bo nie są one nam konieczne, żeby wyprowadzić logiczną argumentację. Zobaczcie, jak Marię Magdalenę przedstawia Biblia. Ja to zrobię w wielkim uproszczeniu. Najpierw mamy jakąś prostytutkę, którą Bóg się tak... Jezus, powiedzmy, tak trochę wybaczył, trochę tak, później jest długo nic i później nagle pojawia się Maria Magdalena. Według zwolenników spiskowych teorii to nie jest ta sama kobieta. Po prostu Kościół katolicki, chcąc obsobaczyć Marię Magdalenę, jakby by połączył dwie postacie w jedną, żeby obrzydzić katolikom postać Marii Magdaleny, bo prostytutka, dziwka, kurwa, przecież nikt z taką osobą nie będzie chciał rozmawiać, nikt nie będzie chciał słuchać, co ona ma do powiedzenia i najważniejsze, nikt nie będzie się zastanawiał, czemu ona jest tak blisko Jezusa, a nikt jej, ani jej nie zna. I teraz tak, są... zobaczcie, zupełnie, zajmijcie się na przykład drogą krzyżową, zobaczcie. Rola Marii Magdaleny w drodze krzyżowej jest bardzo duża. Ona się zachowuje, jakby była niesamowicie bliską osobą Jezusa Chrystusa. Prawda? Ona bardzo, bardzo mocno się stara, wspiera, zachowuje się jak żona. Prawda? Tak się zachowuje właśnie żona. Tak się nie zachowuje kochanka. Tak się nie zachowuje osoba jakaś zupełnie inna, obca. Bo wszystkie takie, bo to jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwe oddanie. Czyli jestem przy swoim mężu w momencie, w którym on ma bardzo przesrane. Wspieram go do końca. Właśnie tym się to objawia. I właśnie tak Maria Magdalena się zachowywała wobec Jezusa. Dalej. No ale tak mogłaby się zachowywać również wyrachowana osoba, która nagle widzi, o cholera, facet będzie sławny, bla, 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 bla. To wybiją się trochę na jego fejmie. Ale zauważcie, że Maryja, czyli matka Jezusa, nie odtrąca Marii Magdaleny. Ona z nią współdziała. Ona się zachowuje, jakby przyznawała Marii Magdalenie prawo do takiego zachowania, czyli niejako uznaje to, że ona jest jego żoną. Moim zdaniem to wprost wynika z zachowania Marii Magdaleny i tego, że Maryja nie ma z tym żadnego problemu. Ona się zachowuje po prostu jak teściowa względem synowej. Moim zdaniem tak to wynika, że oczywiście jako matka również bardzo dba o swojego syna w tej ostatecznej dla niego chwili, czy w ostatecznych chwilach i współdziała z kobietą, inną kobietą. To nie może być przypadkowa, dzisiaj byśmy powiedzieli randomowa kobieta, która tak po prostu sobie tam... no jest, bo się znalazła. To musi być osoba, którą Maryja znała, to musi być osoba, o której Maryja wiedziała, że jej syn ją szanuje, że jej syn ją poważa, że jej syn życzy sobie, żeby ona się tam znajdowała. No, jaka to jest osoba? No, żona do jasnej cholery. Ewentualnie, przynajmniej, na dzisiaj byśmy to powiedzieli, konkubina uznana przez matkę. Bardzo ważne, prawda? I takie coś ewidentnie Kościołowi katolickiemu było nie w smak. Już to, no ponieważ Kościół katolicki chciał zrobić no ewidentnie religię patriarchalną opartą na władzy męskiej. I teraz tak, czy rzeczywiście może istnieć jakieś tajna organizacja i tajne stowarzyszenie, które ma dowody na to, że po prostu, że Kościół hierarchiczny, cały czas podkreślam, Kościół hierarchiczny, nie Kościół, który utworzył Jezus Chrystus, bo Kościół Jezus Chrystus nazwał ludzi, jego wyznawców Kościołem, mówiąc, gdzie dwóch z was modli się w imię moje, tam ja jestem między nimi. To jest utworzenie Kościoła. Natomiast Kościół hierarchiczny to jest zupełnie co innego, który oczywiście jest potrzebny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest to samo, tak? Także ja bym tu cały czas podkreślał. No i no, jeżeli uznamy, że jest jakaś organizacja, która, mówiąc krótko, ma haka na Kościół hierarchiczny, to również ma haka na papieża. I teraz, czy w ten sposób nie możemy logicznie wytłumaczyć takich nielogicznych zachowań dostojników kościelnych przez ostatnie lata? Czy nie możemy w ten sposób wytłumaczyć, dlaczego Ratzinger, który chciał bardzo mocno wziąć na przykład za ryj pedofili w kościele, który chciał ten kościół bardzo mocno zreformować, który między innymi próbował się trochę rozliczyć z Bankiem Watykańskim
nagle odchodzi na emeryturę. Przecież on jest w sile wieku. Co jakiś czas Franciszek się spotyka z Ratzingerem i okazuje się, Ratzinger, czyli Benedykt, i okazuje się, że on jest w sile wieku, on przecież jeszcze mógłby sprawować swój urząd. Dziwne, prawda? No zupełnie tak, jakby ktoś go szantażował. Czy teraz te dziwne, co najmniej dziwne, posunięcia papieża Franciszka, które doprowadzają do tego, że w sieci pełno jest spiskowych teorii, które mówią, że papież jest heretykiem, że papież zachowuje się, jakby w ogóle nie był papieżem, tylko jakimś heroldem antychrysta. Pełno jest takich spiskowych teorii i pożywką dla tych spiskowych teorii są zachowania samego papieża Franciszka. Czy on się może tak zachowywać? Dlaczego się tak zachowuje? Właśnie. I czy stwierdzenie, że w jakiś sposób jest szantażowany, no właśnie tutaj nie jest tego bardzo dobrym wyjaśnieniem? Byłoby, prawda? Dobrym wyjaśnieniem. I tyle. Teraz wam opowiadam troszeczkę historii, więc będę się dużo mocniej patrzył tutaj w monitor. Historia, no w wielkim skrócie jest taka, że Maria Magdalena przeżyła tam, dlaczego miałaby nie przeżyć? Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że została zamordowana, ale jest powiedziane, że musiała uchodzić z terenów, gdzie się dzieje historia biblijna, tak to ładnie powiedzmy, i że uciekła na tereny dzisiejszej Francji. Wtedy to bodajże była Galia. I nie jest powiedziane dokładnie co, gdzie, jak. Aha, ja w ogóle wam powiem tyle. Słuchajcie, ja tej historii wam wcale nie opowiem, bo nie będę wam streszczał kilku dość opasłych tomisk książek. To musiałbym wam zrobić plociucha, który miałby kilkanaście godzin i nie ma sensu. Mówię prosto. Jeżeli was to bardziej interesuje, Ludzie Cienia, Historia Tajnych Stowarzyszeń, John Lawrence Reynolds oraz The Templar Revelation, Liona Picknetta i Clive'a Prince'a, to są bardzo dobre pozycje. W tym momencie zrobię takiego bardzo, bardzo skrótowej wersji z przeskokami, bo tutaj nie jest tak naprawdę bardzo istotne kto z kim, po co i dlaczego, tylko takie trzy najważniejsze punkty, które doprowadzą nas do pana Pelata. Nie Pelata, tylko Plantarda. Pelat to jest to inny Plantarda, który swego czasu twierdził, że jest wielkim mistrzem zakonu i potomkiem tej krwi Jezusowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już są czasy współczesne. On tam miał proces sądowy w 1963 roku, ale żebyście zrozumieli, o co chodzi z tym Plantardem, no to musimy się cofnąć, słuchajcie, do V wieku naszej ery, do tego, jak zaczynało być głośno o dynastii Merowingów. Dynastia ta pochodzi od imienia ojca Hilderyka I Meroweusza i rzekomo ten ród pochodzi od samego Jezusa Chrystusa. I teraz jest taka wersja legendarna, taka bajkowa bym powiedział, która mówi, że ten pan Hilderyk I Meroweusz, założyciel dynastii Merowingów, jest spłodzony przez morskiego potwora i dlatego ma przeróżne takie moce quasi-magiczno-okultystyczne. Natomiast zwolennicy spiskowej teorii twierdzą, że on jest po prostu potomkiem Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie bezpośrednim, bo no to tutaj mamy V wiek. Natomiast, że jest to po prostu z tej linii po Jezusowej i że tutaj morski potwór to jest to po prostu synonim Jezusa, gdyż po prostu ryba jest symbolem chrześcijaństwa i że to specjalnie zrobiono taką teorię z jakimś potworem i tak dalej, żeby ukryć prawdę, żeby to wszystko zakamuflować. No natomiast no, jeżeli jest tak, że to rzeczywiście jakieś tam zdolności by przechodziły w tychże potomkach Jezusa, no przecież Jezus, jakby to ładnie określić, no Jezus cudów dokonywał, tak? No i przez innych takie cudy mogłyby być uznawane za magię. Po prostu jest też inna spiskowa teoria, o której tylko napomknę, teraz nie będę o niej wspominał, żeby ten materiał nie miał ze 3 godzin. Niektórzy twierdzą, że Jezus Chrystus był kosmitą i po prostu w jego genach, w jego krwi była zdolność do czynienia tych rzeczy, które my uznajemy za cuda, a inni używają za magię.
tyle. Stąd się bierze dynastia Merowingów i później jest ważny przeskok do roku 671, kiedy to merowiński władca Dagobert II bierze ślub z Gizelą de Razé, konkretnie. Jest to bardzo ważny ślub, a dla późniejszych rozważań będzie ważne miejsce, w którym oni ten ślub wzięli. Ta Gizela jest córką hrabiego de Razés i bratanicą króla Wizygotów, czyli w tym momencie ten ślub jest niejako połączeniem dwóch potężnych rodów, które wcześniej walczyły o panowanie nad Francją. Bardzo, bardzo ważny ślub, tak zwana unia. To się chyba nazywało wtedy unia personalna, czyli po prostu dwa wielkie rody poprzez małżeństwo stają się de facto jednym, łączą się w całość. Tutaj warto podkreślić, że Dagobert był wykształcony, nauki pobierał w irlandzkim klasztorze, tak samo Gizelda była piękna podobno i wyedukowana, co było rzadkością wśród średniowiecznych kobiet. Wtedy kobiety podobno głównie szydełkowały i tak dalej. I generalnie były głupie jak kolano, a ta podobno była bardzo, bardzo mądra i wyedukowana. Zdaje się, że Dagobert miał wcześniej żonę, która zmarła chyba, ale to jest nieistotne dla tej opowieści. Istotne jest natomiast, że ślub wzięli w starej wizygockiej kaplicy poświęconej Marii Magdalenie. Właśnie tutaj sam fakt istnienia takiej kaplicy. Kaplica poświęcona Marii Magdalenie, że co, prostytutce, dziewce? A może jednak żonie Chrystusa? I ona, ta kaplica była niedaleko miasta Radę, to miasto się nazywało Radę i wówczas było bardzo, bardzo bogatym miastem, które tam leżało na u przecięcia się dróg prowadzących z kilku dolin i tak dalej, dzięki handlu wspaniałym oraz dobremu położeniu bliskożyznych ziem. Po prostu mieli hajs. To było bardzo ważne miasto, ale później w wyniku przeróżnych sytuacji historycznych, które między innymi są opisywane w tamtych książkach, bardzo mocno podupadło. I w czasach, nazwijmy to, współczesnych, w XIX wieku, gdzie będzie się dalej toczyła nasza opowieść, nazywało się Rennes-la-Château i było po prostu wiochą. Wiochą, które miało około 200 mieszkańców. I do tej wiochy w 1885 roku został niejako zesłany ksiądz Francis Berenger Sonier, tak. I tutaj jest, na pewno wam się skojarzy, Sonier, z kodem Leonarda da Vinci, ponieważ w kodzie Leonarda da Vinci cała historia bierze się od tego, że pewien Sonier, bodajże profesor, popełnił samobójstwo i umieścił na swoim ciele przeróżne znaki, które potem były odszyfrowywane i tak dalej. Wygląda na to, że Don Brown po prostu wziął to nazwisko dla celów reklamowych, niemniej jednak warto to podkreślić, żebyście wiedzieli. O tym, że to była dziura, już wam mówiłem, miała też niesamowicie rozwalający się kościół. No, ten ksiądz Sonier to po prostu czuł się tak, jakby był tam autentycznie na zesłaniu. Rzeczywiście mogło tak być, że on był na zesłaniu, ponieważ, jakby to ładnie powiedzieć, ten ksiądz nazwijmy to zasadami, które sam głosił, jakoś specjalnie się nie przejmował. Między innymi w sposób jawny trzymał kochankę, panią Marie de Dernaut się pisze, chyba Dernaut się czyta, była młodą gospodynią Soniera, z którą miał ewidentny romans, można powiedzieć nawet był z nią w związku, później ona się do końca życia nim opiekowała, no ewidentnie byli niejako małżeństwem, zresztą później Sonierna to swoją kochanicę zakupował na jej nazwisko nieruchomości i tak dalej. Ewidentnie zachowywał jak mąż, który w żonę wkłada kasę, można tak powiedzieć. Wdawał się też Sonier w politykę, za co zawieszono mu pensję i przez co przez 6 miesięcy uczył w pobliskim seminarium, po prostu by mieć z czego żyć. Potem po 6 miesiącach mu tą pensję przywrócono, ale dzięki temu, że ładował się w politykę, zyskiwał też takich bogatych patronów, m.in. hrabinę Chambord,
która dała mu 3000 franków na renowację świątyni, a w zasadzie na postawienie tej świątyni całkiem od nowa, ponieważ jak już mówiłem, to była zrujnowana rudera, w której nawet nie było dachu, no w zasadzie należałoby to postawić od nowa. Niemniej jednak Sunier zdecydował się na odnowienie tejże świątyni. No i tutaj według tej spiskowej teorii trafił w dziesiątkę, ponieważ znalazł tam ciężką kamienną płytę, która rzekomo za czasów wczesno-średniowiecznych służyła za ołtarz. No i ten, ta płyta była na czterech filarach. Oni postanowili zdjąć tą płytę, żeby zobaczyć, co jest w tych filarach. Jeden filar był wytłoczony w środku i rzekomo znajdowały się tam cztery pergaminy, pergaminowe dokumenty, o to się tak ładnie mówi. Na dwóch było drzewo genealogiczne od Jezusa Chrystusa do bardzo, bardzo późniejszych czasów i tam rzekomo właśnie były przeróżne nazwiska przeróżnych potomków Jezusa Chrystusa, od takich totalnie no-name'ów do takich dużo bardziej, powiedziałbym, jakby to ładnie powiedzieć, no znanych. Dwa natomiast były zaszyfrowane i podobno były to wiadomości do króla Dagoberta II i do Sionu. I tam podobno było napisane, do Sionu należy ten skarb i on tu jest martwy. I to drugie zdanie rzekomo dotyczyło się tego, że tu gdzieś jest pochowany Jezus Chrystus. Czyli już takie z punktu widzenia religijnego totalne bluźnierstwo. Później znaleziono drugą kamienną płytę. To, co się pod nią znajdowało, widział tylko Sunier, natomiast podobno był niesamowicie podekscytowany, później zwolnił robotników i w nocy z dwoma zaufanymi pracownikami wykopał coś w różnych miejscach na skraju wioski. I tyle. Co tam było, nikt nie wie. Natomiast później się nagle się okazało, że ten Sunier z takiego księdza, powiedziałbym, zasiankowego, nagle stał się niesamowicie bogaty i nie do końca wiadomo, skąd brał te pieniądze. Duchowny zgromadził dość środków, by wystarczyło na zakup nie tylko dzieł sztuki do jego kościoła, nabył także kilka akrów ziemi przylegających do terenów kościelnych i zaczął budowę wieży Magdaleny na cześć Marii Magdaleny oraz wielopokojowej posiadłości dla siebie i Marii, nazwał tą willą Betanią. Koszty tych prac były gigantyczne, to było około 40 tysięcy franków na budowę wieży, 90 tysięcy franków na budowę domu i 20 tysięcy franków na ogród, który ten dom otaczał. W sumie Sunier wydał prawie 200 tysięcy franków co w 1900 roku, to znaczy te 200 tysięcy franków 1900 roku stanowiło wartość prawie 1,25 miliona dolarów amerykańskich na dzisiejsze pieniądze. Według innych źródeł on wydał około 50 milionów franków, ale to już jest jakieś takie, moim zdaniem, totalne nieporozumienie. Co najważniejsze, on był niesamowicie kryty przez dostojników kościelnych, oni mu na wszystko pozwalali, zupełnie tak, jakby miał na nich haka i to też tak trochę wyglądało, jakby on sam, jakby to ładnie powiedzieć, no pieniądze nie wiadomo skąd brał. No i tutaj jest taka spiskowa teoria, że on znalazł haki na dostojników kościelnych, więc nie dość, że go kryli, to jeszcze dawali mu pieniądze. I teraz tak, dla późniejszych rozważań bardzo ważne będzie, że zarówno ta wieża Marii Magdaleny, jak i ta willa Betania na jego kochankę zarejestrowana, to są fakty. One przetrwały do czasów całkowicie współczesnych, a później zaraz zaczęły się seria zagadkowych śmierci. W 1902 roku zginęło dwóch urzędników kościelnych. Niedługo później zginął też biskup Billard. To ten, który był taki bardzo pobłażliwy dla Soniera, którego zwolennicy spiskowych teorii twierdzą, że Sonier go po prostu szantażował. Następny był biskup Beaseior, który bardzo długo badał sprawę, się przyglądał Sonierowi, tam Sonier próbował coś tam mu wysyłać, jakieś dowody, inne tego typu rzeczy, ale w końcu ten nowy biskup
biskup stwierdził, że trzeba pozbawić Soniera praw kapłańskich i w 1990 1909 roku pozbawił go praw kapłańskich, ale jego kochanka go nie zostawiła, utrzymywała go do końca życia, miała w końcu kupę hajsu, natomiast po śmierci po śmierci tego księdza, Soniera oddała tą willę jako niejako w zamian za dożywotnią rentę miejscowemu przedsiębiorcy, który właśnie nazywa się Pelat. I to będzie ważne dla następnych rozważań. Dalej pojawia się pan Plantard. Który no, jest takim, jakby to ładnie powiedzieć, no, dziwnym człowieczkiem. On w czasach reżimu Wisi, w latach 1940-1994, Plantard i jego taka organizacja Alpha Gates wydawali pismo Victor, to nazywa się Podbój, propagujące nacjonalizm i opowiadające się za przywróceniem monarchii. Wiele publikowanych tekstów miało charakter no, taki otwarcie antysemicki i antymasoński. Takie oskarżenia później Plantard odpierał, twierdząc, że musiał to robić, żeby Gestapo pozwalało mu publikować. No, Gestapo, Niemcy, antysemici, tacy totalni mordowali Żydów, więc Plantard twierdził, że się podszywał pod antysemitę, żeby mu pozwalali publikować. Jeśli to rzeczywiście przyjął taką strategię, okazała się ona nieskuteczna, ponieważ ta jego gazeta Podbój została zamknięta. Plantard w roku 1943 znalazł się w więzieniu, ponieważ według hitlerowskich dokumentów zbyt otwarcie popierał poglądy faszystów francuskich, czyli tych niewłaściwych dla Hitlera. W późniejszych latach sam Plantard taką dużo bardziej fajną dla siebie wersję przedstawiał. Twierdził, że naziści aresztowali go, gdyż odkryli artykuły, że jego artykuły zawierały zaszyfrowane wiadomości dla ruchu oporu. Niezależnie od tego, po której stronie ten Plantard był, z całą pewnością był no, gorącym nacjonalistą francuskim i w tej roli dał się poznać po roku 1945. Dwa lata po zakończeniu wojny Plantard powołał do życia Akademię Łacińską, która deklarowała prowadzenie badań historycznych. Później jest rok 1956. Plantard stał się postacią znaną w kręgach katolickich. Podróżował w Paryżu, zwłaszcza do seminarium Saint-Sulpice i właśnie tam w połowie lat 50. zaczął twierdzić, że jest pretendentem do francuskiego tronu jako potomek właśnie tych Merowingów. Później w roku 1956 rozbudował tę opowieść, ogłaszając, że przywódcą organizującym że jest takim przywódcą organizacji, która powstała właśnie z polskiego natchnienia i założonej przez Gottfrieda de Bouillon w czasach wypraw krzyżowych i członkowie tej organizacji wpływali na bieg dziejów świata od czasów Chrystusa i nazwał ich zakonem Sionu. I teraz powiem wam szczerze, w Wikipedii znalazłem, że rzekomo ten Plantard powołał jakąś organizację, która budowała jakieś tanie domki czynszowe i że tutaj to byli ci mędrcy Sionu. W tych książkach, o których się opieram, nie ma na ten temat śladu, w związku z tym tylko mówię, że w Wikipedii jest tamto i dalej się tam kończę. W każdym razie pojawiają się mędrcy Sionu, na czele których Plantard rzekomo się znajdował, dorobił sobie do tego całą taką swoją etoczkę. Tyle. Nawet jeśli ta...
Później oni wydawali takie pismo Cirkut, pismo wkrótce zaczęło zamieniać artykuły Plantarda o księdzu Saunier, więc tutaj właśnie ten Saunier był ważny, stały się też podstawą książki sugerującej, że ciało Chrystusa zostało pochowane nieopodal kościoła pod wezwaniem Marii Magdaleny w małej wiosce w Piranejach, w co byli wtajemniczeni najwięksi ludzie w dziejach ludzkości. Historia była intrygująca, autorowi jednak zabrakło literackich zdolności i nikt nie chciał tego cholerstwa wydać. Wtedy Plantard ogłosił, że wszedł w posiadanie dwóch pergaminów odkrytych przez Soniera w pustym filarze podtrzymującym ołtarz i zamierza darować je Bibliotece Narodowej Francji, czyli Bibliothèque Nationale. Pergaminy dostarczone z fanfarami zawierały ukryte przesłanie. Jeden dotyczył małżeństwa Dagoberta z Gizelą, drugi bardziej taki był enigmatyczny i tam była mowa o zakonie Sionu. Kiedy ich treść, choć raczej i potwierdzono ich treść, ale nie autentyczność, Plantard zdumiał wszystkich uczonych historyczków, obwieszczając, że sam jest bezpośrednim potomkiem królewskiej pary, a co za tym idzie, wielkim mistrzem zakonu. Czyli już w tym momencie mamy Plantarda, który nie tylko twierdzi, że jest spiskowa teoria, że jest zakon Sionu, że on jest wielkim mistrzem, ale również, że jest potomkiem, czyli mówiąc krótko, ogłosił się synem Syna Bożego i jednocześnie królem Francji, no jakieś takie niesamowite rzeczy. Natomiast, no jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, gdy mamy takiego człowieczka, jak mu się media zaczynają bliżej przyglądać, to się robi troszeczkę niefajnie. W 1967 roku ukazuje się książka Plantarda, objaśniająca dzieje zakonu. Już tym razem ona się nadawała do druku, dzięki temu, że niejaki George de Sade, nie mylić z markizem de Sade, oraz Lord de René, że ten George de Sade dokonał przeróbek po prostu, żeby to było, żeby było ciekawsze. Ale jego przeciwnicy z czasem odkryli kilka faktów takich właśnie w drugą stronę. Po pierwsze, wyboje na drodze zakonu pojawiły się, kiedy dwaj współpracownicy Patarda, Gerald de Sade i Philippe de Sherry City, pozwali go do sądu, by odzyskać tandiemy. Czyli widzicie, zawsze jak jest ktoś wielki, dużo gada, później jest pozew i zaczyna mu się to sypać. Jakie obiecał, że im, po prostu obiecał im forsę ze sprzedaży książek, potem się okazało, że się nie wywiązał. Rola de Sade, no to jest oczywista, on był współautorem książki, natomiast Sherry okazał się uczonym z opinią człowieka skłonnego do wygłupów i upodobaniem do alkoholu, które czasem go zgubiło. Co ważniejsze, twierdził, że pergaminy złożone w Bibliothèque Nationale są fałszywe, ponieważ sam je wydrukował. Mówiąc krótko, no, przyznał się do fałszerstwa. W tym momencie znowu pojawił się Plantard, który stwierdził, że pergaminy są autentyczne, ale nieprawdziwe. Mówiąc krótko, powiedział tyle, że oryginalne pergaminy istnieją, ale te są podróbką, ponieważ tamte są zbyt cenne, by ktokolwiek mógł się z nimi zapoznać. Oświadczył też, że jego przodkowie mają nie tylko francuskie korzenie, są wśród nich bezpośredni potomkowie rodu Saint Clair, znanego pod Zak deszcz zwanego Sinclair i założyciela wolnomurarstwa rytu szkockiego. Te rzekome związki wyjaśniały, w jaki sposób przez tyle stuleci udało się zachować w tajemnicy istnienie zakonu Sionu. Rewelacja zadowoliła zwolenników, którzy stwierdzili wow, jak to zawsze, ale no, sceptyków skłoniła do, by głębiej pogrzebać w tej historii, co przyniosło zdumiewające rezultaty. Na przykład odkryto, że filar w tej kaplicy, w którym rzekomo Saunier znalazł dokumenty, wcale nie był pusty w środku, a kochanka Sauniera była utrzymanką
utrzymywana przez człowieka, który właśnie tego Pelata, który założył sobie hotel i dla celów reklamy tegoż właśnie hotelu rozpowiadał całą tą historię Soniera. Czyli mówiąc krótko, ci przeciwnicy Plantarda stwierdzili, że cała ta historia z Sonierem to jedna wielka lipa, bo nie było wydrążonej kolumny, w związku z tym nie mógł nic znaleźć, a w dodatku cała historia, którą Plantard opowiadał, została zmyślona przez Pelata, poznał ją niejako dzięki temu, że wypłacał rentę, można powiedzieć chyba nawet wdowie takiej nieformalnej po księdzu Sonier, i dlatego miał i założył sobie tam w tej willi hotel i dlatego chciał go rozreklamować taką historią. W 1993 roku był proces sądowy, dotyczył działalności Pelata. To ten, co dał rentę właśnie wdowie po Sonierze? Po Sonierze, tak? Jest to możliwe? Tak, no chyba tak. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w datach. Jeśli coś pochrzaniłem, to nie jest takie ważne dla tej opowieści. Bardzo proszę, żebyście mi napisali to w komentarzach, w razie czego nałożę adnotację. I Plantard tam zaczął zeznawać. Sędzia uznał, że coś tu śmierdzi, kazał przeszukać mieszkanie Plantarda. Znaleziono tam m.in. dokumenty, w których Plantard występuje jako król Francji, więc go wezwali jeszcze raz przed sąd, żeby zaczął tam zeznawać jeszcze raz wszystko pod przysięgą. Stwierdził, że wszystko było jedną wielką mistyfikacją, a sąd wypuścił go na wolność, uznając za nieszkodliwego maniaka. I tyle w zasadzie tej historii, bo żeby ją przedstawić dużo dokładniej, no to byłaby dodatkowa godzina. Czas na analizę logiczności. Powiem wam tyle. To, że Maria Magdalena była dla Jezusa kimś więcej niż tylko prostytutką, która się dwa razy pojawiła w jego życiu, to jest logiczne. Tych takich większych dowodów nie będę przedstawiał. To, że to jest naprawdę logiczne. To, że Kościół katolicki jest pełen brudów i może być szantażowany, to też jest logiczne. Szantaż jest logicznym wyjaśnieniem, dlaczego ostatnio w Kościele katolickim dzieje się bardzo dużo przeróżnych rzeczy. Ale cały czas podkreślam, że to, co jest logiczne, wcale nie musi być prawdziwe. To, że ten Plantard ostatecznie się ze wszystkiego wycofał, to też wcale nie znaczy, że to jest jedna wielka lipa, bo w końcu mogli go zmusić. Bo to mają do siebie wszelkie tajne stowarzyszenia i tajne organizacje, że chcą pozostać tajne. Moim zdaniem dużo bardziej logiczną wersją niż ta, którą przedstawił Plantard, jest taka, że Plantard w jakiś sposób dowiedział się o całej tej aferze, dowiedział się o tym wszystkim i chciał na tym wszystkim po prostu sobie zarobić. I jeżeli taki zakon Sionu rzeczywiście istnieje, że ten sam zakon Sionu w pewnym momencie znalazł idealny sposób na uczyszenie Plantarda, i jednocześnie wykazanie, że nie istnieje. Mówiąc krótko, tak go wmanewrowali, że facet miał do wyboru albo wszystkiemu zaprzeczyć i wyjść na wolność, albo próbować to podtrzymać i zgnić w więzieniu. Czyli to by nawet podkreślało, jest kolejny argument logiczny, że ten zakon Sionu może istnieć. Ale równie dobrze to mogło być tak, że facet po prostu całkowicie tą historię zmyślił, a potem, gdy miał do wyboru zeznawać to pod przysięgą, gdzie jakby mu udowodniono, że zmyśla, albo gdyby on nie umiał udowodnić, że zmyśla, bo nie znam dokładnie francuskiego prawa, to mógłby pójść siedzieć, stwierdził, że dobra, to jednak już to odpuszczamy i tyle. Niemniej jednak sam fakt, że sąd po tym, jak Plantard przyznał, że okłamywał przez tyle lat opinię publiczną i to na naprawdę grube rzeczy go wypuścił, to jednak jest logiczne, że jakiś tam deal, jakiś tam układ, jakiś tam spisek mógł być. A jeżeli zakon Sionu rzeczywiście istnieje i rzeczywiście ma takie wpływy, no to czy nie mógłby skorumpować księdza i powiedzieć sędziemu tak, słuchaj, wezwij tego Plantarda, każ mu zeznawać. Plantardowi masz do wyboru, albo idziesz siedzieć do końca życia, a i tak nikt ci nie uwierzy, albo weźmiesz to wszystko, odwołasz,
bo już wystarczająco długo bawiłeś się naszym kosztem. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli materiał Ci się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę podyskutować, bardzo proszę napisz mi coś w komentarzu. Jeżeli coś w mojej opowieści było niespójne, uważasz, że jest w internecie czy w źródła przedstawione jakoś inaczej, bardzo proszę napisz mi to, zweryfikuję i dołożę ewentualną adnotację. Zapraszam też do oglądania pozostałych moich vlogów. Pamiętajcie, Plociuszek co 7 dni, to Plociuszek ze spiskową teorią, można wprost to robić, sobie wyszukiwać, po prostu macie numer tego Plociuszka, odejmujecie 7, 14 i tak dalej, w ten sposób wyjdą Wam spiskowe teorie, a najlepiej kliknąć tutaj, mając napisane cała seria lub w opisie taki napis luźne vlogi i w tym momencie bach, od początku do końca lecicie sobie z tym, z czym sobie lecicie. No lecicie sobie z innymi spiskowymi teoriami. Zapraszam, pozdrawiam. Mam bardzo dużo spiskowych teorii dotyczących iluminatów, symboli iluminatów, UFO, statków kosmicznych, spisków rządowych i tyle. Dajcie też w komentarzach znać, co chcielibyście obejrzeć następnym razem. Może projekt Bluebeam? Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!